Dzień dobry, witam serdecznie. Z naszymi szanownymi gośćmi chciałam dzisiaj porozmawiać o temacie odporności. Z nami dzisiaj nasza wspaniała ambasadorka, pani Ula Dudziak. Bardzo mi miło, dzień dobry. I pan doktor Dariusz Sołdacki, nasz immunolog kliniczny i ekspert do spraw odporności. Witam. Ula, chciałam zacząć od ciebie, ponieważ jesteś chyba jedną z najbardziej aktywnych osób, jakie znam w show biznesie. I ciągle coś nagrywasz, ciągle jesteś w nowych projektach. Jak ty sobie radzisz z odpornością? Jak ty definiujesz przede wszystkim odporność? Co ty rozumiesz pod kątem odporności? Jak sobie radzisz z tym, żeby utrzymać swoje zdrowie? Dobrze. Wszystko zaraz powiem. Otóż jedna definicja moja, własna odporności. Nie przeszkadzać organizmowi. Bo organizm idealnie sobie radzi, jeżeli unikamy stresu, jeżeli się odżywiamy prawidłowo, jeżeli oddychamy powietrzem świeżym. Ja na przykład, Warszawa jest piękna, oferuje nam dużo ciekawych rzeczy, ale wybudowałam sobie dom na wsi, na Podlasiu i tam jadę i oddycham. I wiem, że po prostu ten organizm mi się cieszy. I dużo chodzimy z moim Bogusiem na spacery i wiem, że właśnie w ten sposób pomagam, nie przeszkadzam. I moja definicja jest nie przeszkadzać organizmowi przez te rzeczy, które powiedziałam. Czyli wysypiać się, nie mówiłam jeszcze o śnie, ale wysypiać się to jest bardzo ważne. Mhm. Bo wydaje mi się, że lata temu, jak pamiętam, to się zajmowaliśmy fitness. Potem dieta, dobrze się odżywiać. A teraz jest czas na to, żeby się zająć snem. Bo sen to regeneracja organizmu. Jeżeli nie śpimy dobrze, no to on w ogóle szaleje, wariuje i ma do nas ciągłe pretensje i ma rację ten nasz organizm. Darku, a co mówi nauka? Jaka jest definicja odporności? Mówi dokładnie to samo z pani Urszula, czyli wysypiamy się i to w odpowiednich godzinach, to jest ważne. Między 22 a 6 ten rytm dobowy jest bardzo ważny. Prawidłowy sen. Co ciekawe, immunolog kliniczny często wysyła pacjentów na przykład na badanie polisomnograficzne, jak śpią. Mhm. Czyli czy nie ma obturacyjnych bezdechów sennych, coś, co możemy skorygować, żeby ten sen był pełnowartościowy, żeby była faza głębokiego snu, płytkiego. Wszystkie zaburzenia, to też wiemy chociażby z analizy osób pracujących w nocy, co nie mogą mieć prawidłowego snu. To przekłada się na długość życia, przekłada się na ilość infekcji. Jeszcze bardziej dotyka to kobiet niż mężczyzn. Jeżeli się nie wysypiamy, także kobiety jeszcze bardziej powinny dbać o sen niż mężczyźni, ale generalnie wszyscy. Wszystko, ten ruch, spacery, prawidłowy ruch, niewysiłkowy, nie właśnie jakieś tam maratońskie biegi i nadmierny fitness, taki submaksymalny i oczywiście regularne żywienie prawidłowe, no oddychaniu, no to wiadomo, czystsze powietrze, tym lepsze, to wiadomo. Natomiast jeżeli możemy sobie to zapewnić, to tak. Także to czyli aktywność tak naprawdę definiujemy bardziej jako brak nieaktywności niż biegi i maratony i przegrzewanie organizmu. Tak. A co jeżeli chodzi o obecną sytuację w pandemii? Jak możemy wspierać jeszcze bardziej naszą odporność? Większość z osób pracuje w tej chwili zdalnie, mamy coraz więcej stresu, no, coraz więcej pojawiło się nowych czynników, które wpływają na to, że musimy nauczyć się prawdopodobnie lepiej zarządzać tutaj stresem. Co jeszcze możemy zrobić dla siebie, żeby wzmocnić naszą odporność? W zasadzie przywracać wszystko to, o czym powiedzieliśmy, więc nawet jeżeli jest pandemia, to jeżeli możemy wyjechać na Podlasie i zdalnie pracować z Podlasia, czy z innych czystszych rejonów, to tak. Niezabronione jest nadal spacerowanie po lesie. To było chwilowe, tak naprawdę takie zalecenie niezbyt racjonalne. Natomiast wszelkiego rodzaju ćwiczenia też domowe, jak chociażby Orbitrek, czy też inne sprzęty, które nas wymagają, ale nie do takiego bardzo mocnego wysiłku, tylko aerobowego. To, co byśmy robili na zewnątrz, jeżeli możemy, to jeżeli w danym momencie jest lockdown, już takie sztuczne warunki narzucone z zewnątrz, to też starajmy się odwzorować to, że co chwilę pochodzimy, co chwilę coś zjemy, co chwilę się zrelaksujemy i przede wszystkim wyśpimy. To można też tak trochę sztucznie w domu zrobić, natomiast jak tylko nas uwolnią zupełnie, no to trzeba wrócić do tych naturalnych możliwości spacerowania i wszystkiego. Także to wszystko się przekłada. Jeżeli chodzi o takie bardziej już medyczne interwencje, no to szczepienia ochronne na pewno.
no jednak jest przebadane i tutaj cała dyskusja w Polsce na temat szczepień jest i bardzo żywa, nie tylko w Polsce, ale w Polsce mocno, to poprawia odporność i zbilansowana dieta. Nie powinniśmy się nadmiernie suplementować niczym, ale też nie powinniśmy mieć niedoborów. Jeżeli możemy zbilansować sobie dietę i ewentualnie trochę suplementów plus ruchu, trochę więcej i spania, to jest to, co wpływa na cały organizm, ale też na układ odpornościowy. Ja myślę, że coraz więcej się uczymy naszym organizmie, jak nim zarządzać. I to nawet nie tyle chodzi o pomyłkę, ale o to, że coraz więcej znamy nowych sposobów analizowania tego, co wpływa na nasze zdrowie. Ula, a jak myślisz, jak zdrowie psychiczne wpływa na naszą odporność? Bo ty jesteś najbardziej pozytywną osobą, jaką... Ja uważam, że to jest jeszcze teraz, w okresie pandemii, to organizm naprawdę woła o pomoc. Pomoc krzyczy na całe gardło. Miejmy do wszystkiego dystans. Dystans, bo jak będziemy słuchali najprzeróżniejszych tych teorii spiskowych i cały czas tylko w tej telewizji, cały czas tylko weźmy fajną książkę, oglądnijmy, jak już mamy tą telewizję, jakiś fajny film. I uwierzmy, że to jest przejściowe. Wszystko w życiu przemija. Nawet najdłuższa żmija przemija. Także uzbrójmy się po prostu w cierpliwość. I bądźmy mili, dobrzy, dla siebie uczynni. I zrozummy, że to, co powiedziałam, że to minie. A teraz musimy się chronić. Właśnie przede wszystkim mając dystans do tego, co się dzieje. Nie jest to łatwe, ale to jest konieczne. Panie doktorze, co nauka mówi na temat tego, jak nasza psychika, nasz mindset, nasz sposób myślenia wpływa na i mikrobiom, a w konsekwencji na naszą odporność? Na wszystko. Mikrobiom też, bo w zależności od naszego nastroju inaczej jemy. Jak inaczej jemy, to zmieniamy mikrobiom. Dokładnie. Jak pijemy inną wodę, to zmieniamy mikrobiom. Jak myślimy w ogóle o tym, jak się odżywiamy, no to już dbamy o to, to po pierwsze. Jeżeli takie dokładniejsze badania, jeżeli ktoś ma zaburzenia afektywne, depresyjne lub dzieci z autyzmem, mają nieaktywne komórki odpornościowe, limfocyty T i komórki NK. Jeżeli to wyrównamy, to się poprawia. Także jeżeli możemy sami nad tym zapanować, tak jak pani Urszula mówi, to super. Jak nie, to musimy czasami poprosić specjalistę, oczywiście, żeby wyrównał nam nastrój, bo to też się przekłada na dobrostan i też układ immunologiczny. Także możemy na przykład, są bardziej z alergologicznych, ale też układ immunologiczny, są badania, że jeżeli ktoś wie, że jest na przykład uczulony na coś bardzo i zobaczy tylko coś, co jest sztucznego, na przykład nie wiem, jest uczulony jakiś kwiat, i wie, że miał reakcję wstrząsową po tym rodzaju rośliny, to jak zobaczy nawet plastikowy kwiat, to potrafi mieć obrzęk całego ciała. Tak układ nerwowy potrafi tego typu rzeczy zrobić w naszym układzie immunologicznym. Więc to jest bardzo powiązane i bezpośrednie synapsy są opisane między układem nerwowym a immunologicznym. Także tego trochę już wiemy. I to, co pani Urszula powiedziała, jest to przejściowe, ale cały czas korygujmy, czy to pandemia, czy nie pandemia, starajmy się żyć normalnie, jak tylko możemy. Darku, jeszcze jedno pytanie odnośnie longevity. Jak zmienia się nasz układ odpornościowy z wiekiem i czy są duże różnice między układem odpornościowym kobiet i mężczyzn? Tak, zmienia się z wiekiem od urodzenia. W zasadzie się już trochę różnimy immunologicznie i do drugiego roku życia się różnimy i później po kilku latach dopiero zaczynamy funkcjonować bardzo porównywalnie. Kiedyś mówiono, że 11 rok życia jest takim momentem, kiedy osiągamy dojrzałość układu immunologicznego, ale to chyba wybrało się bardziej z badań, że wtedy mamy największą grasicę. A później zaczyna ta grasica powoli zanikać. Są też pomysły, żeby ją reaktywować u osób dorosłych i starszych. To na pewno wiemy. Wiemy o układzie oddechowym, że jest inny. Inna produkcja śluzu u dzieci, inna u dorosłych. Zmienia się to bardzo, a różnice między płciami są bardziej wyraźne nawet niż między różnymi wiekami, że tak powiem, między 20, 40, 50, 60 lat. Kobiety i mężczyźni różnią się tym, że kobiety mocniej walczą z infekcjami wirusowymi i w ogóle z infekcjami, a mężczyźni mniejsze mają ryzyko autoimmunizacji. Czyli jesteśmy bardziej odporne. Bardziej odporne, ale też niestety czasami agresywne przeciwko sobie, więc to też najlepiej być po środku, tak? Czyli w tej równowadze, czyli dobrze walczyć z infekcjami, a nie atakować siebie.
No i tym się różnią mężczyźni od kobiet. Darku, możesz powiedzieć coś więcej na temat tego, tej autoagresji i z czym to się wiąże? Mówimy o chorobach autoimmunologicznych? Autoimmunizacje, tak. One są, dotyczą oczywiście i mężczyzn, i kobiet, natomiast kobiety stanowią 85-90% pacjentów z autoimmunizacją. Więc predyspozycje do tych chorób związane z płcią, hormonami żeńskimi, jest ewidentna korelacja. Oczywiście tych teorii na autoimmunizację jest bardzo dużo. To oprócz płci jeszcze geny, które za to odpowiadają. Mikrobiom również za to odpowiada. Czyli jeżeli mamy nieprawidłowy skład flory fizjologicznej, to nie odpowiadamy dobrze na infekcje, ale jak mamy nieprawidłowy w drugą stronę, to zaczynamy atakować własne tkanki, podobieństwo antygenowe, chociażby mikrobiomu z naszymi tkankami. Także to wszystko jest jednym wielkim kompleksowym połączeniem i dlatego właśnie najprościej jest myśleć też kompleksowo, czyli ten, to, co mówiliśmy na początku, czyli sen, dieta, bo to wszystko się przekłada na taki dobrostan nasz. A jak mamy dobrostan, to układ immunologiczny jest w dobrym stanie. W niektórych wywiadach mówisz o tym, że immunologia jest kobietą. Czyli z jednej strony mamy, genetycznie jesteśmy mocniej uwarunkowani na to, żeby lepiej odpowiadać na różnego rodzaju kobiety, tak. Zagrożenia, jako kobiety. Natomiast z drugiej strony mówisz o tym, że występuje u nas większa autoagresja. Tak, układ immunologiczny... Czyli same na siebie sprowadzamy tak naprawdę troszkę większość. Tak, no, tak silne wojsko immunologiczne kobiety posiadają we własnym organizmie, że z jednej strony szybciej zwalczą każdą infekcję, ochronią potomstwo chociażby, wtedy my nie jesteśmy do tego potrzebni, więc my jakby giniemy niestety w tych takich walce z wirusem czasami. Natomiast my też później nie atakujemy siebie aż tak jak kobiety, bo już tak rozdrażniony układ immunologiczny, jeżeli coś nie tak się przełącza, albo właśnie mikrobiom się zmienia, albo jakieś predyspozycje, właśnie jest ciężki okres, wymęczenie organizmu, niedobra regulacja, to można niestety zaatakować też siebie i kobiety są do tego bardziej niestety predysponowane, czyli coś za coś. Bardzo dziękuję, czyli immunologia jest kobietą, czyli mamy większe szanse na odporność w naszym życiu. Pracujemy nad jakością snu, nad stylem życia, a przede wszystkim nad naszym sposobem myślenia i nad tym, żeby jak najbardziej pozytywnie reagować na to, co się dzieje dookoła. Dziękuję serdecznie. Ja też dziękuję bardzo.